Akademia Seniora to projekt socjalny o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnym. Celem projektu jest aktywizowanie i integrowanie seniorów w środowisku lokalnym. Dzięki projektowi seniorzy mogą uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i zajęciach. My z kamerą odwiedziliśmy seniorów, gdy akurat pilnie ćwiczyli. Akademia wystartowała już tydzień temu i z niecierpliwością czekałyśmy na te zajęcia. To są zajęcia takie, zajęcia, które są prowadzone tutaj, czyli gimnastyka, ćwiczenia korekcyjne pod okiem rehabilitanta. Właśnie widzę, że dzisiaj ogromne zainteresowanie, ponad 80 osób na sali. Tak, oczywiście, wszyscy są zadowoleni, w związku z tym każdy tutaj uczestniczy chętnie. Dzięki projektowi bełchatowscy seniorzy mogą się rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, poznawać nowych ludzi i aktywnie spędzać wolny czas. Mamy jeszcze takie spotkania tematyczne, prawda, na temat komunikacji, integracji, na temat bezpieczeństwa w sieci. Takie tematyczne spotkania po prostu, które odbywają się na Placu Wolności. Co wam daje taka zorganizowana grupa? Przede wszystkim integracja. Spotykamy się, więc również rozmawiamy na różne tematy. No jest to grupa, która już zżyła się z sobą w ubiegłym roku i w związku z tym tworzymy tu taką fajną grupę, która po prostu egzystuje dalej i myślę, że dalej będzie się rozwijała. Jak widać, ogromne zainteresowanie seniorów tego rodzaju aktywnością przekłada się na sukces projektu. Warto przypomnieć, że projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z miastem.